Ilekroć się znajdę w środowiskach międzynarodowych, fatimskich, to pierwszą rzeczą, którą słyszę, to słyszę: jesteś Polakiem, macie do odegrania wielką rolę. Na was czeka misja. Dlaczego nic nie robicie? Jest bardzo ważna świadomość tego, że Polacy powinni zostać przygotowani do zobaczenia misji i roli, do jakiej zostali przeznaczeni przez niebo. Jest w Biblii to objawienie apokaliptycznej walki duchowej. Im bliżej końca świata, tym większe zmaganie i tym większa rola niewiasty. Kościół nigdy nie miał tak wielu męczenników jak w obecnych czasach. Papież mówi, że ta rzeka wody, którą w Apokalipsie wymiotuje demon, by zatopić Kościół, zostaje wchłonięta przez ziemię. Papież utożsamia tę ziemię z prostą wiarą, z ludem, który jeszcze się modli i zachowuje wiarę. Chyba w żadnym narodzie w tej chwili w Europie nie jest tak jak w naszym, że tak duża liczba ludzi lgnie do Boga. Trzymajmy teraz nasze krzyże w górze za grzech obojętności i nieprzeciwstawiania się złu. Błagamy, Ojcze, wybacz nam. Que se Apolonia. Zatem jeśli Polska, jeśli Polacy będą wierni, staną się błogosławieństwem dla całego świata.